zdobyli grający w niebieskich strojach gospodarze. W 36 minucie Wojciech Małocha podał do Grzegorza Mięsarskiego, który łatwym strzałem z woleja pokonał Jerzego Zajmę. Chwilę później przed szansą na wyrównanie stanął Tomasz Cebula. Jego strzał obronił jednak Andrzej Woźniak. W drugiej połowie spotkania bramkarz Widzewa popisał się wspaniałym refleksem, kiedy Grzegorz Prysiak mocno strzelił z wolnego, a piłka otarła się jeszcze o mur. Kilka okazji do podwyższenia wyniku miał Grzegorz Mięsarski, jednak raz trafił w słupek, a pozostałe strzały odbijał Zajda. Ostatecznie Widzew wygrał z ŁKS-em 1-0.